Mastermind Academy to jest edukacja dzieciaków. Tylko taka nowoczesna edukacja, całkowicie w nurcie edukacji przyszłości. Objawia się to tym, że dzieci po prostu będąc w szkole, w dowolnej szkole, na lekcjach dowolnych przedmiotów ścisłych, po prostu rozumieją. To jest zmiana myślenia. Cała Azja na tym stoi. My zwykłe 2 plus 2 zaczynamy dodawać na kalkulatorze w komórce. Ale co to robi nam z mózgu? No przecież to nam robi gąbkę z mózgu, prawda? Co to powoduje później u dzieci, u dorosłych? Jesteśmy łatwo sterowalni. No przecież wszystko się nam da wcisnąć, sprzedać. Na wszystko nas są w stanie naciągnąć, przekonać do wszystkiego. Trzeba się w tym wszystkim znaleźć, tak? Albo się znajdziemy jako właśnie takie, no, płyniemy sobie z prądem, nie myślimy, wyłączamy myślenie, tak sobie z nurtem. No albo spróbujemy, kurczę, mieć inną jakość życia, samemu sobie napisać scenariusz na siebie i na przykład nie pracować w korporacji. W Polsce i w ogóle w Europie po szkole dzieciaczki bardzo często chodzą na zajęcia dodatkowe języki obce. A w Japonii i w Azji nie. Oni po szkole chodzą do szkół arytmetyki mentalnej, rozwijając swój umysł. Bo na rozwinięty umysł i na niewiarygodny, że tak powiem, mózg, języki przyjdą po prostu same. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dzisiaj jestem u franczyzobiorcy sieci Superminds Academy, u Małgorzaty Puchały. W Krakowie, miło. W Krakowie. Bardzo mi miło, że zgodziłaś się na wywiad. Bardzo mi miło, że przyjechałeś. Dziękuję Ci pięknie. I chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać na temat tego biznesu. Mhm. Powiedz mi, czym w ogóle się Wasza sieć zajmuje, tak pokrótce? To są Superminds Academy, to jest edukacja dzieciaczków. Tylko taka nowoczesna edukacja, całkowicie w nurcie edukacji przyszłości. Uczymy dzieciaków neuromatematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii doświadczalnie. Mamy cały moduł biznesowy dla dzieciaczków i cały moduł zachowań społecznych. I co więcej, to wszystko jest ubrane w jeden program. Tak? Czyli jak dziecko do Ciebie przychodzi, to i uczy się matematyki, i uczy się angielskiego, ogólnie rozwija się umysłowo, tak? Tak, dokładnie. Jesteśmy jedyną tak naprawdę siecią ogólnopolską, która ma akredytację Japończyków, Związku Sorobanu w Japonii, na naukę arytmetyki mentalnej, która jest takim centralnym punktem naszego programu. I tylko my w Polsce tak naprawdę możemy certyfikować, nadawać kwalifikacje zawodowe naszym trenerom, możemy przeprowadzać tego typu międzynarodowo uznane egzaminy dla naszych dzieciaczków. No i oczywiście Japończycy nas regularnie wizytują co najmniej raz w roku. No tylko my. Tylko i co, to jest taka metoda, która dużo szybciej jakby uczy te dzieci, tak? Niż tak. Tradycyjna metoda nauki, powiedzmy, angielskiego czy tam matematyki. Absolutnie. Arytmetyka mentalna. Powiedzieć parę słów tak, ewentualnie? Tak. Arytmetyka mentalna zaczyna się, bo to oczywiście zaczyna się od etapu sorobanu. Szybkiego liczenia na sorobanie, to jest takie japońskie liczydło. Oczywiście liczenie na sorobanie to nie jest arytmetyka mentalna. To jest tylko wstęp do arytmetyki mentalnej. Uczymy się bardzo szybko liczyć na japońskim liczydle, ale w pewnym momencie, i to dosyć szybko przy tej metodzie, przechodzimy na etap mentalny. Czyli zaczynamy liczyć, wyobrażając sobie ten soroban. Nie liczymy już dopełnieniami do dziesiątki, tak jak do tej pory, tylko po prostu widzimy ten soroban i przesuwamy na nim koraliki w umyśle. To jest bardzo szybka metoda liczenia, ale tak naprawdę to nie o samo liczenie chodzi. O sposób myślenia. O sposób myślenia. Arytmetyka, trening mentalny, jest to metoda sama w sobie, która całkowicie zmienia proces uczenia się mózgu. Czy dziecka, czy dorosłego. Przestawia bardziej na dominację prawej półkuli, również właśnie w przedmiotach ścisłych, w matematyce, w fizyce, w chemii. Objawia się to tym, że dzieci po prostu będąc w szkole, w dowolnej szkole, na lekcjach dowolnych przedmiotów ścisłych, po prostu rozumieją. Mogą siedzieć obok koledzy, koleżanki, którzy potrzebują korepetycji, którzy mówią, kurczę, to jest trudne, nie rozumiem tego wzoru. A dzieciaki, które naprawdę są na treningu mentalnym, mówią, ja to skądś wiem. To jest zmiana myślenia. Cała Azja na tym stoi. Japonia, no my uczymy dokładnie zgodnie z metodologią, która jest wdrożona w szkołach w Japonii. Tam dziecko mając parę lat trafia do systemu edukacji i kilka lat obowiązkowo ma arytmetykę mentalną i po to, żeby się świetnie nauczyć liczyć i po to, żeby przygotować swój mózg pod dalszą edukację. Kto jest Twoimi klientami? Dzieci w jakim wieku? Dzieci od 5 do końca szkoły podstawowej, ale także liceum. Mamy wspaniały program taki już zaawansowanej
matematyki przestrzennej, oczywiście z neuromatematyką, z arytmetyką mentalną, który prowadzimy dla dzieciaczków licealnych, tak do 17-18 roku życia. Zapisując dziecko na takie kursy, ile razy w tygodniu takie dziecko musi uczęszczać i ile godzin musi poświęcić na taką naukę? Dziecko do nas przychodzi raz w tygodniu, te maluszki przedszkolne 5-6 na 60 minut, a wszystkie dzieciaczki starsze 120 minut. Zakładamy oczywiście, żeby na jednej lekcji. Wszystko razem się dzieje. Zakładamy oczywiście, żeby metoda była efektywna. No potrzebujemy, żeby to dziecko w domu 3-4 razy tak w tygodniu po 15 minut poćwiczyło. Dajemy materiały, ćwiczenia są banalnie proste, bo tu chodzi tylko o liczenie. O liczenie. Później wszystko samo już wchodzi do głowy. Tak, dzieciaki ćwiczące naprawdę w pierwszym roku mogą mieć efekty i co więcej, dzieci będą widzieć te efekty, rodzice zobaczą, a często ja dostaję feedback od rodziców, że nauczyciel pyta, co się zmieniło. Także to widać. Okej, tutaj tak pokrótce dzisiaj opowiadamy o tej metodzie, bo tak naprawdę chcę z tobą porozmawiać o samym tym biznesie. Pewnie. Powiedz mi, jesteś franczyzobiorcą od ilu lat? Od 5. Wcześniej coś robiłaś biznesowego? Wcześniej firmę? Nie prowadziłam wcześniej firmy, natomiast wcześniej 20 lat pracowałam na bardzo wysokich takich menedżerskich, dyrektorskich pozycjach w wielkiej korporacji amerykańskiej, w finansach głównie, więc jakby zupełnie inny świat. Natomiast w pewnym momencie zaczęłam szukać zajęć dla własnych dzieci, bo ja mam dzieci w wieku szkolnym, może nie wyglądam, ale mam dzieci w wieku szkolnym. I tak trafiłam na Superminds Academy, na panią Anetę w Łodzi i zaczęłam się domagać, kiedy w Krakowie coś się pojawi, żebym ja mogła swoje dzieci zapisać. No i tak byłyśmy w kontakcie, proces myślowy jeszcze nie zatrybił na tym etapie i po pewnym czasie nagle była taka eureka, no przecież kurczę, no ja tak w to wierzę, moje dzieci już zaczęły online'owo uczyć się arytmetyki mentalnej, ja tak w to wierzę, że ja to chcę otwierać. I co, rzuciłaś pracę w korporacji? Tak. Czy najpierw dogadałaś się jakby na franczyzę, a dopiero później porzuciłaś tę pracę w korporacji? Nie, no oczywiście, najpierw poszły te rozmowy biznesowe, bo wiadomo, że metoda świetna, wspaniała, no ale tu jest to całe zaplecze, prawda? No tak, to trzeba prowadzić, to trzeba ogarnąć. Więc jak wyglądał ten pierwszy kontakt? Dostałaś jakiś wzór umowy franczyzowej na maila? Tak. Zapoznałaś się z tym? Tak, oczywiście. Pierwsze, jeszcze zanim dostałam ten wzór umowy, to były takie dyskusje moje właśnie z panią Anetą, która jest właścicielem całej sieci. Jak to w ogóle wygląda, co potrzeba, co jest konieczne, jak to prowadzić merytorycznie, jakie będzie wsparcie, jakie będą szkolenia, jakie materiały dostaniemy. Jakby chciałam tak ogarnąć mentalnie. Co ja potrzebuję tak naprawdę, żeby to robić, prawda, z sukcesem i żeby to wyglądało tak jak u nich w Łodzi. Dostałam wszelkie informacje, to były nasze luźne tam rozmowy, ale tych rozmów było wiele i później przyszło do konkretów. Dostałam oczywiście wzór umowy franczyzowej, zapoznałam się z nią, rozmawialiśmy o niej, żebym ja dokładnie zrozumiała, o co tam chodzi, co jest. I to się tak potem po prostu potoczyło. Ja już wiedziałam dokładnie, czego mam szukać, jakiego lokalu. Sama szukałaś tego lokalu? Ja tak, ale nie wiem, jak to jest w innych, może skupię się na swoim przypadku. Tak. I tu dostałam wytyczne, że lokal powinien mieć tam powiedzmy 60 metrów minimalnie. Ale tutaj jest dużo większy lokal, tutaj gdzie jesteśmy chyba. Tak, tylko że ja tak strasznie po prostu się zapaliłam w ogóle do tego pomysłu, bo ja Supermindsa nie budowałam na szkole językowej, tylko po prostu jakby w Krakowie od zera, że powiedziałam, nie, no gdzie jakieś 60 metrów, 200 metrów. No właśnie. Więc jak gdyby no faktycznie zaczęłam mocno. Ale bardzo mi na tym zależało, prawda? Natomiast nie bała się, że przeinwestujesz, że to są po prostu za duże koszty inwestycji, bo no 3 razy taki lokal, jak zalecała się. Jak zalecałam. Gdzieś tam oczywiście był ten ból, a co więcej, ja powiem, że przecież ja startowałam w 2019 roku, gdzie w 20 w marcu przyszła pandemia. No i co, zamknęliście się? A myśmy przecież, wszystko było zamknięte, a myśmy przecież rozpoczęli w lutym nasze zajęcia tutaj, właśnie w tym lokalu, gdzie rozmawiamy, w tej szkole. W marcu przyszła pandemia. No to był ciężki czas. Nawet nie chcę o tym mówić. Dostałeś jakieś środki od państwa? Minimalnie, naprawdę. Naprawdę tutaj jakby to były te minimalne jakieś tam 5 000, w ogóle nawet nie ma co o tym wspominać. Natomiast niesamowicie wtedy zobaczyłam po prostu autorytet we właścicielce, tak, w pani Anecie. Ona po prostu zgarnęła nas wszystkich. Powiedziała, dobra, szybko przechodzimy na online, ale musimy ten program zbudować, musimy przeszkolić trenerów, musimy zrobić tak, żeby to było atrakcyjne dla dzieci, żeby te dzieciaki, nawet te młodsze, faktycznie chciały przychodzić, były zaangażowane.
bardzo ciężka praca, ale ja do dzisiaj, mamy 24 rok, ja do dzisiaj mam dużą grupę dzieci, które startowały w czasie pandemii z nami. A dalej prowadzicie online. Jakieś zajęcia online? Tak, ponieważ są czasem rodzice, są czasem nawet dzieci, które chcą mieć zajęcia w online. A jeśli mówimy na przykład o tej grupie takiej młodzieży z liceum, to w zasadzie dla nich zajęcia są tylko w online. Używamy... A w jakim czasie byłaś w stanie się przestawić na te zajęcia online? Ile to czasu mniej więcej zajęło? Miesiąc. No to błyskawicznie, ale ja powiem tak, ja byłam w czarnej rozpaczy, no bo wszyscy byliśmy w czarnej rozpaczy wtedy, prawda? No tak, biznesy nie wiadomo, się zamykały. Ile to potrwa? No tak, a przede wszystkim biznesy zamykały się, fabryki się zamykały, wszystko się zamykało, wszystko leżało. Każdy był przerażony, ten, kto po prostu coś zaczął robić. A tutaj po prostu zimna głowa, organizacja, wsparcie nawet takich osób, które dopiero co zastartowały. Ja to przeszłam naprawdę suchą nogą, z olbrzymim wsparciem właściciela sieci. Zanim podpisałaś umowę franczyzową, musiałaś już zarejestrować firmę? Umowa była zawierana na prywatną osobę, czy już na firmę? Nie, na firmę. Na firmę. Czy sieć ci narzuciła, czy to musi być spółka, czy to mogła być działalność jednoosobowa? Nie, forma prawna dowolnie. Tutaj. Ile kosztowały jakby koszty te wstępne? Czy były jakieś opłaty franczyzowe, takie licencyjne, wstępne? Jak to wyglądało? 5 lat temu. Myśmy mieli opłatę. No tak, była taka wstępna opłata licencyjna. Jednorazowa, ale ona była też podzielona na ileś tam rad. Tutaj można się tutaj. Ale to zawierało jakieś właśnie materiały edukacyjne? Szkolenia, cały dostęp do know-how. Materiały, które myśmy dostali też na początku, wyposażenie takie wstępne, ale to bardziej manuale, bardziej takie podstawowe wstępne wyposażenie, po prostu jakby sal pod ten program. I to było jednorazowo, a później no to po prostu już były od początku opłaty franczyzowe. Tak? Jasne. Te opłaty franczyzowe były pobierane dopiero w momencie, kiedy otworzyłaś punkt? Tak, bo one są liczone do kursanta, do ilości kursantów, które Ile czasu zajęło Ci od podjęcia decyzji do otwarcia, do wpuszczenia pierwszych klientów? Firmę zarejestrowałam we wrześniu 2019 roku. Właśnie jakoś wrzesień byłam w Łodzi podpisywać umowy z panią Anetą. I pierwsze grupy dzieciaczków tutaj na Wiki 5 w Krakowie, w Superminds Academy, pojawiły się w lutym 2020 roku. Czyli od września do lutego. No tak. Lokal był w jakim stanie? Musiałeś to remontować? Na szczęście, no tutaj znowu opatrzność czuwała. Znalazłam świetny lokal w naprawdę doskonałym stanie, więc... Ale jakieś wykładziny, coś, no to chyba sama kładłaś, bo to wszystko wygląda tak dosyć świeżo. No nie. Tak było? Nie. Dużo rzeczy w tym lokalu było. Ja musiałam dać oczywiście wyposażenie, musieliśmy zrobić nowy podział space'u, tak, na różnego rodzaju powierzchnie, przestrzenie i tak dalej. No więc powiedzmy, że taka inwestycja no tutaj no to no była około tych 100 tysięcy w całość, ale to nie było tak, że faktycznie musiałam zrobić wszystko. Lokal był w fajnym stanie, no nie? Nie, to naprawdę, powiem Ci, przy takim dużym lokalu to nie są jakieś duże pieniądze. No też no, na pewno w dzisiejszych czasach, 6 lat później, czy tam 5 lat później, by to było dużo więcej, ale... A no na pewno, no bo wszystko... Koszty materiałów budowlanych wszystkiego zdrożały. Tak, tak, inflacja jaka była, prawda? Więc to wszystko byłoby większe. Natomiast naprawdę nie potrzeba takich kosztów, żeby otworzyć Superminds Academy. Naprawdę. No tak, tak. Tym bardziej, że to jest trzy razy taki lokal. Tak, ale my również tutaj prowadziliśmy jakieś spotkania biznesowe, jakby dodatkowe, inne rzeczy poza działalnością Superminds. Tak? W tym roku też otwieramy kursy języka japońskiego, więc ja potrzebuję po prostu więcej tych pomieszczeń, żeby robić też rzeczy niezwiązane jakby stricte z naszym programem edukacyjnym Superminds Academy. Jasne. Po podpisaniu umowy franczyzowej dostałeś jakiegoś opiekuna, czy jakby duszą i sercem całej sieci jest właścicielka? Nie, wtedy tak, no bo ja jakby dołączyłam do sieci na początku. Ja byłam drugim franczyzobiorcą. Teraz nas już jest chyba około 20, nie wiem. No tak, spora sieć się robi. Spora sieć się robi, tak. Wtedy tak, pani Aneta była taką osobą główną, natomiast ona od tego czasu oczywiście zbudowała swój zespół ekspercki. Mają głównych metodyków i z części neuromatematyki, i z części tej CLIL, laboratorium. I to są osoby, które dają wsparcie na start
nowym franczyzobiorcom. Co więcej, mamy też taką wspólną jakby przestrzeń do wymiany zdania, do wymiany doświadczeń. Grupę? Tak, mamy grupę do wymiany doświadczeń, jak to jest, a co mogę, a jak to zrobić, a gdzie to znajdę. I tutaj naprawdę ja widzę, że my się dosyć mocno wspieramy z osobami i wymieniamy się doświadczeniami, pomagamy sobie. Jest fajna atmosfera, jest bardzo pozytywna atmosfera. Macie organizowane jakieś spotkania takie integracyjne, coś takiego? Są w planach na ten rok. No na ten to już dzisiaj nie załapiemy, ale są w planach na przyszły rok. No jesteśmy jednak młodą siecią, no umówmy się, prawda? No, tak. I te, też powiem, teraz mamy taki faktycznie wzrost mniej więcej od 2 lat, bo tak obserwuję, prawda? Natomiast od 2 lat, czyli przez pierwsze 3 lata było tylko kilka punktów franczyzowych, prawda? No, ale też trafiliście na zły okres, no tak jak mówisz. Na bardzo zły okres. No była pandemia. Tak, która zablokowała rozwój większości biznesu. Tak, tak, tak. To było ciężkie. Teraz właśnie rozrastamy się. Zespół pani Anety się też mocno jakby rozrósł i no, będą również takie live spotkania. Jak wyglądały szkolenia, powiedz mi? Dostałaś jakąś płytkę edukacyjną, czy jakiś pendrive, czy na żywo po prostu siedziałaś przy komputerku i ktoś cię tego uczył? Dostaliśmy manuale trenerskie. Program jest świetnie opracowany. To naprawdę muszę powiedzieć, co roku w ogóle są update'y tych materiałów. One są doprecyzowywane. Często jak zgłaszamy, że coś tam kurczę się nie zgadza, coś by można było poprawić albo coś nie wychodzi, to jest to adresowane i co roku dostajemy nowe materiały. Materiały trenerskie są naprawdę świetnie przygotowane. Trenerzy mogą prowadzić lekcje na podstawie tych materiałów, ale co więcej, mamy zawsze szkolenia, które są dla trenerów, szkolenia dla trenerów, bo to jest kluczowym elementem jakby tutaj w tym biznesie, w tej edukacji, to są świetnie przygotowani trenerzy. I tutaj zespół Anety prowadzi szkolenia online'owo, ale w czasie rzeczywistym, dla tych nowych trenerów. I na naszej platformie, której używamy my, trenerzy i nasi kursanci, są zapisane wszelkie możliwe szkolenia, których trener będzie potrzebował, zwłaszcza na początku. Czyli jak prowadzić lekcje matematyki dla grupy juniors, dla grupy teens, jakie są elementy składowe tej lekcji po kolei, jak musimy przeprowadzić tok procesu i trok myślenia przez te zajęcia, bo my działamy w krótkich interwałach, czyli 10 minut, 15 minut, zmiana, następna rzecz. No tak, te dzieciaki też się nie nudzą przez to. Właśnie o to chodzi, musimy zapewnić koncentrację całościowo, tak? Gdybyśmy powiedzieli, dobra, mamy 60 minut i liczymy na sarobanie. No nie, no co? No to no, któż w systemie europejskim? Japończycy tak, ale w systemie europejskim no nikt. Więc tutaj to się wszystko przeplata, tak? Liczymy na sarobanie, robimy trening mentalny, wyciągamy Lego, dostajemy zadania z treścią z Lego. I teraz te szkolenia dla trenerów są świetnie przygotowane. Ja w tym roku też zatrudniałam nowych trenerów, gdzieś w okolicach maja, czerwca. A oni są przygotowani do prowadzenia zajęć. Ty przechodziłaś takie kursy tak samo, trenerskie? Tak, ja jestem na tych kursach. Ja jestem bardzo blisko programu. Ja nie jestem trenerem. Nie poradziłabym już, po prostu nie dałabym już rady się rozdwoić, to naprawdę. To jest biznesowo. To jest tak, biznesu. To jest ogrom pracy. Natomiast jestem bardzo blisko, ja jestem wsparciem dla tych trenerów. Jak oni mają pytania, nie wiedzą, ja im potrafię pomóc. A jeśli nie, od razu kontakt do metodyków w centrali. I metodycy w centrali po prostu na telefon, na Zoom odpowiadają bardzo szybko, sprawnie, są w stanie wytłumaczyć jakieś niuanse, tak? Bo każdy trener w pewnym momencie może trafić na wow, o co chodzi. Oczywiście wiadomo, że jeśli chodzi o trenerów, mamy też w naszych miastach współpracę między nimi, więc ci bardziej doświadczeni dzielą się swoją wiedzą, ale wsparcie merytoryczne tutaj z centrum naprawdę jest świetne. A jak w Twoim biznesie wygląda w ogóle temat zatrudniania pracowników? Kto może zostać takim trenerem? Bo to jest dosyć nietypowa sprawa, ale znowu tak sobie myślę, że jakby człowiek się wyuczył tego zawodu, no to jest tak naprawdę pewniak, bo to jest bardzo duża nisza na rynku. Pewniak, nie pewniak. Nie wiem, czy tak się, na ile się tutaj swoimi przemyśleniami po 5 latach doświadczenia też dzielić. To jest program niewiarygodnie aktywny. On wymaga od trenera aktywności przez 60 minut, 120 minut, dania z siebie wszystkiego. Nasi trenerzy przychodzą z olbrzymią energią, zaraz powiem
jakby jakiego profilu osób szukamy, ale przychodzą z niewiarygodną energią i dają tą energię dzieciakom i dzieciaki chłoną wiedzę i chłoną pasję. Mhm. Opinie, które na przykład mamy na Google, nie skupiają się tylko, o, moje dziecko stało się świetnie w matematyce albo fantastycznie mówi po angielsku, tylko część rodziców mówi tak, moje dziecko nagle pokochało po prostu naukę w szkole. Co się stało? No właśnie, to są osoby, które mają swoje pasje, które nie są u nas tylko trenerami, jestem trenerem Superminds i dziękuję, tylko to są osoby, które albo pracują dodatkowo w innych szkołach, na przykład językowych, mhm. albo prowadzą jakieś swoje własne biznesy. To są również studenci ostatnich lat i niekoniecznie pedagogiki, to nie jest wymóg. To są osoby, które mają niesamowitą pasję, na przykład inżynierowie, na przykład osoby, które nie wiem, zajmują się akustyką, które mają jakąś zajawkę na przykład w kierunku Azji i oni, ale też oczywiście umysły ścisłe, tak? Szukamy osób, które od zawsze kochały tą matematykę po to, żeby tą pasją zarazić dzieciaki, tak? Bo wiemy, jak to wygląda w szkole. W szkole często jest tak, ojej, matematyka trudna, fizyka trudna. No i no tak, no jeśli będziemy to powtarzać ciągle tym dzieciom, to one w końcu zrozumieją, że ta matematyka i fizyka są trudne. Mhm. I one się jej nie nauczą, nie potrafią. A to, jeśli my widzimy kogoś, kto po prostu no, z pasją pisze, rzuca, opowiada, rzuca piłkę, mówi, no to te dzieciaki po prostu naturalnie chłoną, one nawet nie muszą, powiedzmy, jak mamy taką grupę taką małutkich dzieci i liczymy z nimi obwody albo pola, to oni nawet nie muszą wiedzieć, że oni liczą obwody albo pola, świetnie się bawią, robią sobie Lego, coś tam przeliczają na sorobanie, no ale chłoną i później jak pójdą do szkoły, no to jej, no to no, tylko wzór jakiś tam ktoś im przedstawi, no ale dla nich to już będzie kolejny klocek w tej samej układance. Dlatego ja mówię, że pan powiedziałeś, no nie, że to jest pewniak. No nie, nasi trenerzy przynajmniej w pewnym momencie po paru latach się wypalają. No tak, tak. Bo to jest takie, tak, bo to jest takie oddanie energii tym dzieciakom. Dzieciaki rozwijają się niewiarygodnie. Tak jak powiedziałam, w ciągu roku naprawdę i dzieci, i rodzice mogą zobaczyć skok diametralny. No przepaść wręcz, jeśli chodzi o rozwój. Coś, co nie wynika kompletnie z żadnych norm rozwojowych. Ale trenerzy prowadząc ten program przez parę lat, w pewnym momencie mówią, kurczę, ja już chyba nie dam rady. Dlatego jakby no, może lepiej nie dywagować o szkołach, no ale no wiadomo, prawda, tak. Jaka energia jest w szkołach, tak. Prawda? Wypalają się, no, tak samo no, dokładnie, no właśnie o to chodzi. Dlatego są, denerwują tak, się nawet. Dlatego my zawsze mówimy, to jest fantastyczna rzecz. Także to jest świetny rozwój dla trenerów, bo nasi trenerzy, którzy oczywiście są certyfikowani przez Japończyków, którzy oczywiście świetnie liczą na sorobanie, oni sami widzą, że to działa. Po prostu robiąc inne rzeczy, które robią, widzą, że ich myślenie jakby jest już kilka poziomów wyżej. Jest gdzie indziej. Czy taki trener musi znać język jakiś? Angielski. Musi znać angielski. Tak, bo to jest program, matematyczno-językowo-naukowy, prowadzony przez trenerów neuromatematyki, świetnie mówiących po angielsku, ale również przez English speakerów, native speakerów. Więc dwojakie role tutaj mamy. Więc dzieciaki mają jakby ten miks wszystkich kompetencji w jednym czasie. My tak naprawdę no, nie wiemy, co będzie w przyszłości, prawda? Jakie będą zawody, co te dzieci będą robić. My się skupiamy na tym, żeby dać im mózg. Jak wygląda Twój marketing? Czy sieć narzuca marketing? Czy sieć robi marketing ogólnopolski? Czy też masz możliwość ewentualnie tutaj na terenie Krakowa robić swój marketing jakiś? W tym momencie sieć naprawdę bardzo dużo daje, jeśli chodzi o marketing ogólnopolski. Jest oczywiście świetne pozycjonowanie marki, jest branding, mamy całe to zaplecze graficzne, wszelkie grafiki, propozycje tekstów, to wszystko jest dane i można z tego korzystać, można to dowolnie miksować, ale tutaj jakby nie ma tak, że tylko coś, co jest podane przez centrum ma być używane, możemy to kreatywnie sobie rozwijać, bylebyśmy byli oczywiście w ramach całej polityki marketingowej firmy. Na Kraków oczywiście no, sama działam w social mediach też jakby tutaj. Czyli możesz stworzyć swoje właśnie social media typu Facebook, Instagram i komunikować się z klientami? Tak, 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 tak. Bo lokalnie robimy to sami, tak? Natomiast
Natomiast sieć, centrum daje bardzo dużo, jeśli chodzi o ogólnopolską w ogóle rozpoznawalność marki. Tak, to chodzi, o widoczność. Tak, tak. O to, że jeśli wrzucamy się gdzieś tam w Google lub wyszukiwarki, to jesteśmy też wysoko. Więc jakby tutaj to wsparcie globalne jest olbrzymie, ale lokalnie, no działamy lokalnie, staramy się sami robić social media, ulotki również, tak, takie niby zapomniane, a jednak działające. Działa. A jak wyglądają u Was ceny, jeżeli chodzi o całą sieć? Czy wszyscy macie takie same ceny w całej Polsce? No bo... Tego nie wiem. Nie wiesz. Tego nie wiem. Ale dlatego... sieć narzucała Ci ceny? Że powiedzmy godzina nauki, czy tam jak, w ogóle to są jakieś pakiety? Aha, u Was? Aha. Mówię o ceny. Mówisz o cenach kursów. Tak. A, tak, zawsze jest ustalana przez centrum cena maksymalna. Bo wiadomo, że różnimy się, prawda? No Kraków tak, czy Warszawa, Łódź, duże miasta, wielkie, no ale... Ale są też ale jesteśmy miasta. Też w takich malutkich, malutkich miejscowościach, tak? Gdzie realia w ogóle życia są kompletnie inne. W związku z czym jakby mamy zawsze ustaloną pod największe miasta taką cenę, która po prostu... jest opłacalna w dużych miastach, ale absolutnie wszystkie punkty, które uważają, że to nie jest ich rynek, dowolnie sobie tą ceną zarządzają. Czy możesz robić we własnym zakresie jakieś promocje? Nie wiem, jest dzień dziecka, mówisz kup dziecku na prezent, lekcje tak. za, nie wiem, 50% ceny? Tak, oczywiście. Tutaj promocje, każdy może mieć swój własny program promocji, upustów, nie ma problemu. Przed otwarciem robiłaś jakiś marketing, czy sieć pomagała Ci w tym marketingu? Bo no te też są najważniejsze te początki, bo nieraz można mieć już lokal, mieć już cały sprzęt, całe wyposażenie, mieć wiedzę, otwieramy te drzwi dla klientów i się okazuje, że nikt przed tymi drzwiami nie stoi. Jak to wyglądało w Twoim przypadku? No ja zaczynałam jako druga franczyza, trochę inna bajka, ja widzę jak to teraz wygląda. Teraz to wsparcie jest naprawdę olbrzymie, to już widać naprawdę strukturę, ja zachęcam, naprawdę... Zachęcam. Widać strukturę i to wsparcie jest olbrzymie. Rozpoznawalność marki jest wielka. Jak ja zaczynałam jako druga sieć, czyli była Łódź, była Bydgoszcz i byłam ja, w Krakowie no przecież nikt nie wiedział w ogóle, co to jest Superman. Tak. W ogóle nie było żadnej widoczności. No to było ciężkie, bo ja też wiedziałam, że nie do końca tutaj... mam tą widoczność, bo ona jeszcze nie jest zbudowana. Oczywiście, jeszcze nie było, ona nie była, było rozpoznawalności. No dokładnie, nie było rozpoznawalności. Ona była na Łódź, na okręg łódzki, prawda? Tak. Tutaj Kraków, więc ja miałam tego świadomość i to była jakby inna bajka. Trochę ja startowałam w innych czasach. No, ja naprawdę nie oczekiwałam tego wsparcia, bo wiedziałam, jak to wygląda. I byłam o tym również poinformowana, prawda? Więc no, będąc w tym Krakowie jakby tych lat trochę, tak. Robiłam swoje, wszystko co mogę, prawda? No ale właśnie, czyli, jak przyciągałaś tych klientów pierwszy? Ogłaszałam się w szkołach, w rejonie, tutaj. Po prostu bardzo mocno próbowałam znajdywać wejścia do szkół, żeby poinformować w szkołach, tak? Byłam w paru szkołach na zebraniach z rodzicami. Jak miałam opcję, rozdawaliśmy ulotki przed szkołami, informowaliśmy. Nasz Facebook również wtedy raczkował, bo skoro ja zaczynałam we wrześniu, ten Facebook zaczął gdzieś tam koło tego września się zaczynać, prawda, mielić. Do lutego no to nie ma tego czasu dużo, więc to też wszystko było takie raczkujące. Ale wartość programów sama w sobie przyciągnęła mi na początek 60 dzieci. To bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Myślałem, że tutaj... to była grupka jakaś tam trzyosobowa. No. Nie. Naprawdę to jest wartość samego programu. To jest program, którego podróbki no, gdzieś tam zaczynam widzieć kątem oka. Natomiast no, nie zapominajmy, że to my jesteśmy licencjonowani przez Japończyków. To jest wartość olbrzymia. O czymś to świadczy. A oczywiście, którzy kontrolują nas, jakby sprawdzają również nasze metody. Ale wartość tego programu, jego unikatowość i to, że on rozwija tak wielotorowo, to zachęciło rodziców po prostu. Ja chodziłam na spotkania, ja znajdowałam się i w tych szkołach, jakichś punktach takich, gdzie były większe skupiska rodziców. Ja, moi trenerzy, no myśmy wtedy po prostu po całym Krakowie biegali z tymi ulotkami, z tymi słowami i przekonywaliśmy po prostu do wartości programu. No tak, trzeba wbić było na samym początku tą wartość tego programu do głowy ludziom. Tak, a w tym momencie mamy bardzo dużo dzieciaczków, które przychodzą już z rekomendacji. No już drugie pokolenie pewnie, młodszy brat się uczy teraz, starszy brat się uczy młodszy brat, tak? Dokładnie, widzimy siostra. Rodzeństwo przychodzi. Tak. Przychodzi rodzeństwo, coraz więcej rodzeństwa, ale co więcej, przychodzą na przykład dzieciaczki, które były, nie wiem, rok u nas w programie, ich rodzice są zachwyceni, dzieci są zadowolone
i przychodzą całe grupy ich znajomych. Co więcej, czasem... Opowiadają na imprezach, tak, przy spotkaniach jakikolwiek, opowiadają wśród znajomych i po prostu opowiadają, ale też te efekty tego programu po prostu są widoczne. Więc często nawet rodzice się pytają, ty, ale tam wiesz, tam Jasiu tak kurczę wcześniej sobie tak średnio radził, a teraz tak wyskoczył. A co wy tam robicie? No i wiadomo, marketing, szeptane rekomendacje, no to jest najcenniejsza rzecz, prawda? Czyli co, pierwszy miesiąc już był rentowny? Zamknęłaś się tak, że można było na tym zarobić? Kiedy zaczęłam? Znaczy ten pierwszy miesiąc, jak pozyskałaś te 60 parę dzieciaków, już zarabiałaś pieniądze jakieś? Czy trzeba było doinwestować jakby ze swoich środków? Nie, przychodziły jakby pieniądze już zewnętrzne, więc tutaj faktycznie mi się pojawił ten dochód i super, ale no oczywiście zwrot, no to tak 2 lata. No zwrot tak, ale wiesz, czy już się staje to rentowne, bo nieraz jest tak, że otwierasz biznes, masz czynsze, masz pracowników, masz prąd, masz klimatyzację i tak dalej i pierwsze miesiące w wielu biznesach, nawet nieraz lata, są takie, że trzeba do tego biznesu dokładać. Czy ty dokładałaś jeszcze tego biznesu? Nie. To, co zainwestowałam, to mi się powolutko jakby zwracało. Natomiast już nie musiałam dokładać nic. Ale no tutaj też weźmy pod uwagę Kraków, duże miasto. Naprawdę myśmy zaczęli z wysokiego C, ja bym powiedziała. Jednak te 60 dzieci, ja sama byłam, może to nie powiem, sama byłam zdziwiona, prawda? Bo też zakładałam, że tych dzieciaków na początku będzie mniej, to trzeba będzie coś dokładać do tego biznesu jeszcze przez jakiś czas, zanim ta fama pójdzie, zanim to się zacznie wszystko kręcić, ta machina. Zanim centrum będzie więcej też pieniędzy, bo to był początek, prawda? Ułożyć na te cele marketingowe. Ale no, u mnie faktycznie to zaskoczyło i ja już nie musiałam dokładać. My jesteśmy w Krakowie, w dosyć dużym lokalu. Tak naprawdę większość osób, jak sobie tam w głowie układa coś, to myśli, że to są Bóg wie jakie czynsze. My jesteśmy akurat w takim punkcie, że to nie jest jakiś punkt ruchliwy bardzo. Tutaj ludzie po prostu docierają, bo wiedzą, gdzie mają przyjść, tak? Tak. To jest niby fajny punkt, bo są miejsca parkingowe, jest to jakaś taka mini galeryjka, ale my jesteśmy od tyłu tej galerii. Tutaj to nie jest punkt widoczny z ulicy. Tak. To nie jest punkt, który przyciąga jakby, nie wiem, powiesimy sobie baner i przyjdą ludzie z ulicy. Wysoki masz czynsz? Nie mówmy tutaj dokładnie o kwotach, bo to bez sensu tutaj rzucać. Uważam, że tak, aczkolwiek jak porównuję sobie takie stawki Krakowa, to jest jednak 200 metrów. To jest właśnie z olbrzymim parkingiem nielimitowanym, no takie powierzchnie fajne. No i też ten lokal był w miarę wyposażony na początku, więc... Ale porównując sobie, myślę, że to są takie... Taka przyzwoita krakowska. Przyzwoita krakowska. Wysoko to jest, ale przyzwoita krakowska. I tak jak mówię, naprawdę, żeby zacząć Supermindsa, wystarczy te 60 metrów porządnie, dobrze zorganizowane. Naprawdę. No tak. Ty żeś się na tyle rozwinęła, że masz już 3 takie punkty, tak? No ale nie aż takie. To jest takie. Jednak podstawa. Tak. To jest jednak podstawowy punkt. W tamtych mamy tak, żeby były mniej więcej dwa pomieszczenia, żebyśmy sobie prowadzili te zajęcia fajnie. To są mniejsze punkty jednak. Na jaki czas podpisałeś umowę franczyzową? To ona była na czas określony czy nieokreślony? One są na czas określony, później jest przedłużana. Czyli pierwsza umowa jest na ile? W moim przypadku była na 3 lata, później była przedłużana. Czy w umowie franczyzowej, bo w większości umów franczyzowych w Polsce są zapisy o karach umownych. Czy tutaj przeczytałaś, były takie zapisy, jak czytałaś umowę? Tak, w mojej był. Ja nie wiem, na ile to się zmieniło teraz, nie wiem. Tak, miałam kary umowne. Natomiast ja miałam, tak, ta umowa to była taka typowa umowa, ona była taka, że troszeczkę się jej przestraszyłam, bo były kary umowne, że jeśli nie zbiorę jakiejś tam ilości dzieciaczków do jakiegoś punktu w czasie, to będę musiała mimo wszystko płacić kary za każde dziecko, którego nie zebrałam ileś tam. Ja się tego przestraszyłam, tylko że ja... Ja tak strasznie byłam przekonana, że ja to chcę robić, że nie patrzyłam do końca na tą umowę, patrzyłam się na osobę, z którą rozmawiam. I tutaj muszę powiedzieć, że ja byłam w 1000% przekonana co do uczciwości właścicielki. Może to brzmi w biznesie słabo, wiem, ale po 20 latach pracy w korpo z wieloma ludźmi, też się o rekrutacjach, tematach HR-owych również, finansowych, też się ma trochę nosa. Ja po prostu byłam przekonana absolutnie do uczciwości właścicielki. Ja wiedziałam, że umowa umową, nawet nie chciałam się jej jakby negocjować strasznie i opowiadać, że czegoś nie podpiszę, czegoś nie chcę, coś innego. Czyli nie negocjowałaś żadnych porównań? Ja nie, natomiast myślę, że też się sieć na tyle teraz rozwinęła, że pewnie to jej trochę inaczej wygląda niż na tych początkach. Znaczy wiesz, na ogół te kary
kary finansowe to jest jakiś straszak, tak? Żeby po prostu utrzymać standardy w sieci. Czy akurat w Twoim przypadku dostałaś kiedykolwiek jakąkolwiek karę? Nigdy. Nigdy. Co więcej, jak była pandemia, mieliśmy olbrzymie wsparcie również finansowe z centrali. Też nie chcę mówić o szczegółach za bardzo, ale tak, bo wtedy, no bez tego wsparcia, no to myślę, że mogłoby być słabo przez jakiś czas. Dużo nam tutaj sieć pomogła. Czy sieć dopuszcza możliwość, żebyś prowadziła jeszcze oprócz tego biznesu inny biznes równoległy? Nie wiem, chcesz sobie otworzyć stację benzynową, cokolwiek, my nie zamawiamy. Absolutnie. Nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu, cokolwiek. Jak sobie radzisz w ogóle z trzema punktami? Jak ty to ogarniasz, powiedzmy? Bo to już jest wyzwanie, to już tworzysz taką małą sieć w sieci. No na razie tak to ogarniam. Ciężko idzie. Jestem w trakcie tworzenia jakiejś tam struktury, może w tym roku trochę mi to lepiej pójdzie, bo muszę to lepiej przemyśleć po prostu. No tak, no to jak jednak już to ułożysz, jest trochę... to już będzie z górki, czy to będą trzy punkty, czy tych punktów będzie 10. Tak, więc powiedzmy, że prowadzenie jednego takiego punktu spokojnie, to jest jeden właściciel, który po prostu wszystko ogarnia, ma wspaniałych trenerów, mądrych i osoby energiczne z pasją, z pasjami przeróżnymi, które mają swoje koniki. Oni robią całą pracę jakby z dzieciakami, z rodzicami, natomiast no właściciel wtedy ten jeden punkt spokojnie ogarnia, jak już jest tych punktów trochę więcej. To no, robi się wyzwanie, więc faktycznie tutaj ja muszę sama przemyśleć. No, duże wyzwanie. Tak, swoją organizację. Czy to jest taki biznes, który można prowadzić samemu? Mamy mały lokalik, powiedzmy 60-metrowy, jesteśmy w stanie to ogarnąć samemu? Tak. Przeszkolić się jako trener i można sobie działać? Aha, w sensie, że mam lokal, jestem trenerem i właścicielem, tak? Tak, na małą skalę tak. Natomiast w momencie, kiedy zacznie się to rozrastać, kiedy będziemy mieć tych dzieciaczków coraz więcej, no to potrzebujemy, wiadomo, więcej trenerów i też sami się będziemy musieli trochę uwolnić z tej pracy trenerskiej, żeby móc się zająć marketingiem, zdobywaniem nowych klientów, kontaktem z rodzicami. Jak u Was wygląda jeszcze tutaj wrócimy do opłat, kwestia tych opłat ze strony klientów? To są jakieś opłaty abonamentowe, czy to po prostu godzinne, za godzinę nauki? Jak to wygląda? Tutaj też mamy oczywiście, bo wzorce wszelkich umów i wszelkich dokumentów dostajemy z centrali. Wszystko mamy, ale jest dowolność. My się nie musimy trzymać dokładnie tych samych umów. Jeśli uważamy, że jakichś zapisów z rodzicami nie chcemy wprowadzać, albo wręcz przeciwnie, chcemy wprowadzić inne zapisy, mamy jakichś swoich doradców prawnych, czy w ogóle jakichś doradców, chcemy to sobie prowadzić inaczej w tym kontakcie z rodzicami, to mamy taką dowolność. U nas, na przykład w Krakowie, my zawsze podpisujemy umowy roczne, ale oczywiście mamy bardzo sensowny dla rodziców czas wypowiedzenia, bo gdyby dziecko jednak chciało chodzić, nie miało już ochoty na trening, to wiadomo, że ten rodzic nie musi płacić nam umowy za rok, jak dziecko rezygnuje po paru miesiącach, tylko ją z sensownym wypowiedzeniem rozwiązujemy, rozliczamy się i do widzenia. No właśnie, a jak rodzice płacą? Za miesiąc? My mamy tak zrobione, że po prostu kwotę roczną kursu rozbijamy na miesięczne równe raty i płacą w tych równych ratach miesięcznych. No tak, to takie duże ułatwienie, to też nie jest jakieś obciążenie. A powiedz mi, jak wygląda temat wakacyjny, ten czas wakacyjny? Dzieci przychodzą do Ciebie w trakcie wakacji? Nie, bo my działamy tak, jak szkoły działają, czyli zajęcia w zasadzie od października prowadzimy. We wrześniu mamy te rekrutacje, lekcje pokazowe, ale od października do czerwca prowadzimy zajęcia. Wakacje są okresem pustym, w sensie nie prowadzimy zajęć Supermind. No tak. Wiem, że wielu franczyzobiorców w tej branży prowadzi po prostu półkolonie i warsztaty letnie dla dzieciaków. Ja akurat w wakacje odpoczywam. No to szczęście, dwa miesiące odpoczywa tutaj, proszę bardzo. Znaczy przygotowujemy się oczywiście, materiały, szkolenia, mamy zawsze nowych trenerów, których musimy przeszkolić. Natomiast jakby działalności takiej operacyjnej nie prowadzę, bo potrzebuje naładować swoje własne akumulatory. No tak, wypocząć też nieraz trzeba. Dla kogo jest ten biznes, powiedz mi? Komu byś poleciła taki biznes? No ja tak zgodnie z sobą, tak? Czyli ja bym nie była w stanie prowadzić, nie wiem, stacji benzynowej, którą wspomniałeś na początku, czy na przykład jakiejś innej działalności. U mnie to przyszło tak strasznie naturalnie, że szukając tego
szukając zajęć dla dzieciaczków, nagle znalazłam ten program i powiedziałam, Boże, no to przecież ja to w Krakowie sobie otworzę, przecież to jest fenomenalne. Mhm. Mam te własne dzieci, moje dzieci są też na programie, ja widzę ich rezultaty, ja widzę ich rozwój. Więcej mnie osobiście nic więcej nie potrzeba. To jest wartość dodana zawsze. Dokładnie. I to jest takie moje przekonanie, że kurczę, edukacja, chcemy zrobić, żeby te dzieciaki miały mocny mózg. No wiesz sam, w tym momencie komórki, widzisz dorosłych, widzisz dzieci, widzisz każdy ma te gadżety, komórki przede wszystkim, no nie gadżety, tak. Każdy. My zwykłe 2 plus 2 zaczynamy dodawać na kalkulatorze w komórce, ale co to robi nam z mózgu? No przecież to nam robi gąbkę, tak. Z mózgu, prawda? Co to powoduje później u dzieci, u dorosłych? Jesteśmy łatwo sterowalni, no przecież wszystko się nam da wcisnąć, sprzedać, na wszystko nas są w stanie naciągnąć. Przekonać do wszystkiego, bo my przestajemy myśleć, zatracamy możliwość myślenia. A tak świat, wiadomo, idzie w kierunku automatyzacji. Sztuczna inteligencja, tak, przejmuje tysiące procesów. I teraz trzeba się w tym wszystkim znaleźć, tak? Albo się znajdziemy jako właśnie takie, no, płyniemy sobie z prądem, nie myślimy, wyłączamy myślenie, mhm. Tak sobie z nurtem. No albo spróbujemy, kurczę, mieć inną jakość życia, samemu sobie napisać scenariusz na siebie, i na przykład nie pracować w korporacji, nie pracować gdzieś u kogoś, tylko tworzyć swoje własne jakieś pomysły na życie. Dajmy to narzędzie naszym dzieciom, odciągnijmy ich od tych komórek, pozwólmy, żeby one mogły tutaj kreatywnie się rozwijać. Nasz program to jest nie tylko oczywiście matematyka, liczenie, to jest fizyka, chemia, doświadczalnie. Te dzieciaki przychodzą i one w grupach, w mini firmach mają coś wyprodukować. Wyprodukowanie to jest stworzenie eksperymentu. To jest eksperyment, który będzie wybuchowy, kolorowy, będzie ciekawe, coś się będzie działo. Potem muszą to przeanalizować, wyciągnąć wnioski. Na początku stawiają jakiś problem badawczy, tak? One tutaj się świetnie bawią, ale mega myślą. Cały czas mają po prostu to kminienie, cały czas mają te komórki w ruchu, prawda? Dajmy im ten mózg i niech te dzieci później same decydują, w którym kierunku chcą iść dalej, prawda? Może, nie wiem jak to powiedzieć, dlatego ja uważam, że to jest doskonały biznes dla osób, które podobnie myślą, tak. Chociaż tak naprawdę, no ja uważam, że trzeba mieć przekonanie, żeby coś takiego, trzeba być prawdziwym w tym, co się robi, prawda? Trzeba mieć przekonanie. Masz rację. Więc... Często się zdarza, że dzieci nie chcą przychodzić na ten kurs? Czy dziecko rezygnuje z takiego kursu? No nie nadaje się powoli na przykład grać właśnie na tym telefonie sobie, tak? Nie, to nie są częste przypadki. Zdarzają się rezygnacje, oczywiście, tak, zdarzają się. Czasem jest tak, że w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zachęcić tego dziecka, żeby ono liczyło z nami, żeby ono liczyło z nami. Na przykład starsze dzieciaki mówią, po co mi ten sorowan? W szkole go nigdy nie użyję, czy nawet nie mogę go wyciągnąć. Ja mówię, ja wtedy tłumaczę, słuchaj, ty... Nie robisz tego sorobanu po to, żeby go użyć potem w szkole, tylko żeby sobie tak przeprogramować umysł, żebyś szkołę ogarnął szybko. Fizykę, geografię, historię, żebyś to szybko ogarnął i żebyś miał czas na tą swoją pasję. Lubisz grać w piłkę i grasz 4 razy w tygodniu w piłkę, no to będziesz mieć na to czas, a przy okazji te twoje oceny będą całkiem niezłe, tak? Ale czasem nie jesteśmy w stanie przekonać dziecka, tak? I no, dziecko po prostu... Jasne. Rozumiem. Rezygnuję. Jak wygląda sprawa opłat franczyzowych? Ile odprowadzasz do sieci? Czy to jest stała opłata franczyzowa za każde dziecko? Czy to są procenty jakieś? Jak to wygląda? To są procenty. To jest pomiędzy 10 a 14. Tam zapisy to regulują. W zależności od ilości dzieciaczków, poniżej, powyżej. Tam jest cały taki mechanizm procentowy. Są jeszcze jakieś opłaty marketingowe? Na ten moment nie mamy. Na ten moment faktycznie lokalnie ten marketing każdy sobie robi i sam na to wykłada te pieniądze, prawda, na lokalny marketing. Centrala ogarnia ogólnopolski. Jasne. No takie pytanie, które na pewno tutaj każdego nurtuje i każdy by chciał wiedzieć. Ile na tym biznesie można zarobić? Nie mówię konkretnie o konkretnej kwocie, tylko czy to jest taki biznes, że można z tego godnie sobie żyć, nie myśląc tam o innych jakichś tam biznesach, o innych źródłach zarobku? Ja jestem bardzo zadowolona. Naprawdę, mam w tym momencie te 3 punkty. Ja jestem bardzo zadowolona z tego biznesu i z tego, ile miesięcznie jakby zostaje mi w kieszeni, ale znowu z doświadczenia tego 5 lat mogę powiedzieć, że ktoś, kto otworzy takie 60-70 metrów, sam będzie sobie ogarniał, będzie mieć tylko ewentualnie trenerów jakichś do prowadzenia zajęć i na poziomie około 100 kursantów będzie zadowolony. Mhm.
Okay. Będzie zadowolony. No myślę, żeśmy przybliżyli wszystkie tutaj zagadnienia tego biznesu. Powiedz mi, czy są jeszcze jakieś takie zagadki w tym biznesie? Coś jest skomplikowanego, coś jest takiego, że no nie wiem, są jakieś, no coś pod górę jest, tak, w tym biznesie. Są jakieś negatywne cechy tego biznesu? Nie, ja po prostu parę razy miałam takie bardzo ciężkie sytuacje różnego kalibru i różnego rodzaju, ale zawsze dostałam wsparcie. Zawsze, jak po prostu stanęłam przed ścianą, o kurde, no nie mam pojęcia, nie wiem, zagłuska, nie mam pojęcia kompletnie. Zawsze dostałam wsparcie, zawsze byliśmy w stanie z tego wspaniale naprawdę wybrnąć, super to przekuć. Ale faktycznie tak cały czas myślę o tym pytaniu, dla kogo to jest biznes. Mhm. Mnie się wydaje, że dla osób, które są przekonane do tego typu edukacji i do inwestycji w dzieciaki. No tak, edukacja. Ja naprawdę tak to czuję. Nie wiem, czy można to tak robić zupełnie bez pasji, jako właściciel, prawda? Tylko czysty biznes. To może wtedy, jeśli mam menadżera, który po prostu czuje, że kurczę, no to jest złoto, tak? I on to przeprowadza. Ale każdy biznes trzeba czuć. To nie ma rady wejść w biznes, którego się nie czuje. Tak, bo tylko to dla pieniędzy. No dokładnie, więc jakby tutaj. Takich zagwózdek nie. I naprawdę powtórzę po raz kolejny. Dla mnie na dzisiaj właścicielka firmuje naprawdę swoją twarzą, swoją uczciwością biznesową to wszystko. I to było coś, co mnie po tych wielu rozmowach absolutnie przekonało. Bo to jest bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne w biznesie i w życiu, bo po wielu, wiadomo, doświadczeniach, wielu osobach, które się spotkało, no nie ma co gadać. Prowadzisz wielkie biznesy. Sam doskonale wiesz, uczciwość w biznesie i tutaj Aneta absolutnie firmuje tą wartość. Super. Jeszcze bym Cię prosił, żebyś podała dokładny adres, gdzie Wy się znajdujecie w Krakowie, bo też być może ktoś nas ogląda z Krakowa i będzie chciał tutaj dotrzeć do Ciebie, do Was. W tym momencie właśnie we wrześniu prowadzimy lekcje pokazowe stacjonarnie, online'owo też jak ktoś woli, ale ja przekonuję do tych stacjonarnych. Kraków, ulica Wyki 5. Ale jesteśmy również w innych lokalizacjach, czyli jesteśmy w Nowej Hucie, jesteśmy na Ruczaju, łatwo nas znaleźć. Superminds, Akademii Kraków, Małgorzata Puchała. Na głównej stronie pewnie też sieci jest Wasz jakiś namiar na Was. Wystarczy wybrać Kraków i dostajecie Państwo na głównej stronie już bezpośrednio do nas namiary, nasze lokalizacje, nasze grupy, informacje o tym, jaki mamy harmonogram zajęć w roku szkolnym, kiedy robimy lekcje pokazowe. Zapraszamy. To jest inwestycja niewiarygodna w Wasze dziecko. Ja jeszcze tylko powiem na koniec, może ostatnią myśl taką. Śmiało. W Polsce i w ogóle w Europie po szkole dzieciaczki bardzo często chodzą na zajęcia dodatkowe języki obce. A w Japonii i w Azji nie. Oni po szkole chodzą do szkół arytmetyki mentalnej, rozwijając swój umysł. Bo na rozwinięty umysł i na niewiarygodny, że tak powiem, mózg, języki przyjdą po prostu same. Możecie się przekonać u nas. Jasne. Jeżeli jesteście zainteresowani przybyciem do tej szkoły, uczestniczeniem w tych zajęciach, a nie zapamiętaliście adresu, rozwincie opis filmu, tam będą wszystkie namiary na tą szkołę. Będą też namiary, jeżeli będziecie zainteresowani tym biznesem, na całą sieć, także w opisie jest wszystko. Dziękuję Ci pięknie za dzisiejszy wywiad, za wszystkie informacje. Cudownie. Bardzo Ci dziękuję. Cudownie, super, że przyjechałeś. Dziękuję Państwu pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I bardzo proszę, w miarę możliwości udostępniajcie ten odcinek, żeby miał większy zasięg. I zapraszamy do współpracy. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Do widzenia.